Siemaneczko, z tej strony Miki, a dzisiaj sobie gramy w Spin Tiresa. Jest ze mną Konar. Cześć. Jest z nami w tle Kaskader. Jo. Oraz jest z nami tutaj fanatyk Nicholandów. Elo. I w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kontynuować jak gdyby Spin Tiresa. Tym razem mod Ciucholand T6 jakiś tam. I tutaj sprzętem takim Rasha sprzętem, zakrapianym mocno kierowcem będzie jechał tutaj nasz Konar. Niestety miało być odwrotnie, ale no kabina w Nicholandzie, jak wsiadł Konar, to po prostu była do góry nogami i to wyglądało do dupy i ja się będę męczył tym ciągnikiem przez cały odcinek. A Konar tamtą naszą piękną, starą, fajną mocą. Od razu mówię, że... może będziemy sobie jechać powoli, bo najpierw... Od razu mówię, że nie ma dzisiaj z nami Thanasa, Thanas nie miał czasu, więc dzisiaj sobie gramy tylko we dwóch. Nie wierzę. Już leży. Nie? Nie wierzę. Jest dobrze. Nie, nie jest dobrze. Zachowałem Ci Holandem. Nic się nie stało, wyklepię się. Tylko plastik. Poczekaj. Ja pier... Co to będzie za odcinek, ty? Co jest stało się? Nie wiem, dachuję se. Kurwa, ty leżę. Ty, ziomek. Co się stało się? O ziomek. Boże! Ty, wyciągarki nie mam. Co? Wyciągarki nie mam! Nie ma linki na przodzie. Gdzie ty leżysz? A tutaj sobie leżę. W polu. Ty, weź nam, podjedź do mnie. Ja pierdzielę, ty. Ale nie... No ja pierdzielę, no żal. Leżę. Ty. Weź, weź, podjedź, podjedź. Gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz w ogóle? Weź no tu. Przyjaźń po kolegę. Odłączyłem przyczepę, ale to nic nie dało. A mam pomysł lepszy. Wiesz co, ja do warsztatu się szybko tepnąłem. O, właśnie. To będzie najlepsze wyjście. Więc wiecie ludzie, tak nie należy tutaj rozpoczynać tej mapy, nie? Ja. I teraz postaramy się przejechać to w sposób należyty. Tak jak napisali to w podręczniku, aczkolwiek nie wiem, czy mi się tak uda. A ty jak tam pojechałeś, dobrze? No, jadę dobrze. Christianku, nie stukaj tak klawiaturkę, prosiłbym się. Tylko ja mogę. Dlaczego? Dlaczego? Ja tu piszę na stronce. No tylko ja mogę pisać tak głośno. No nie stukaj mi. Ona cię stuka. Ja nic nie robię. Rob, no, ja pierdzielę, ty. Ja nie wiem, czy ja chcę jechać do Nicholandu. Daj mi, ja maskę popsułem. Czekaj do ciebie? Poczekaj, bo mam 400 punktów już obrażeń. Aha. W drzewo przyjdę. A nie ma wyciągarki, tylko wtedy jak leżę, to nie wiem. Matko boska. Rafałek jest. Jest Rafałek. Dobra, gdzie to mam jechać? Tą drogą cały czas? Ja. Ja pierdzielę, dęba staną. Nie no, nie wierzę. Co to... Co to za pato... No... Jechać nie chcę! Zakopałem się? I co się dzieje? Ty, no chyba się zakopałem. Na prostej drodze. Wyciągnę się. Chyba te koła podwójne to jest jakieś, nie wiem. Ty, no ja w miejscu stoję. Rozumiesz to? No widzę właśnie. Ja nie mogę z tej górki nawet zjechać. No, zjeżdżam z górki, jeszcze się zakopał. Bez kitu. O! O! Może hamulec masz zacięgnięty w ogóle. Ty, weź telefon od mikrofonu dalej, bo czy coś, bo tak coś dziwnie wszedł. Mikro poprawa, nie telefon weź. Nie, to do telefonu. Chyba. Ty ogólnie ten Nicholand... Tak, nie... ja mam telefon cały czas koło mikrofonu i koło głośników leży i jakoś mi nie ściąga, tylko jak ja mam głośniki, nie? To zależy. Ty, on w ogóle ten Nicholand nie robi kolejnych w błocie, wiesz? Jestem. Dobra, gdzie to? Poczekaj, czekaj, bo jadę. Zręczny jest dzwonnik. Ten wyłączony jest, bez przesady. Dym z opon idzie na pełnej. W ogóle zobacz moją maskę, cała maska rozwieszona. Jak to wygląda? Fotę ze strzel na pamiątkę.
No i przejadę przez tą wodę, no co to? Cały czas dym z opon idzie, ty. Zagotowa... No nie! Jadź! Ty. Konar. Ja? A nie, dobra, chciałem powiedzieć, że stoi. Ale nie. Ale tu nie podjadę pod to. Pociąg. Aski, odezwałbyś się, a nie słuchał wszystkiego jak ksiądz na spowiedzi. Jak ksiądz na... w konfesjonale. Bo Kaski się nie odzywa. No i dobrze. Bo Kaski nie ma potrzeby odzywania się. Ciągnij mocniej, Maciej! Matko boska! Dawaj, 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 po tej skarpie. O, tu pod górę będzie ciężko. To ty nawet nie puszczę mnie z tej linki. Ja. Już to nie pójdzie. Jeszcze tylko 25 minut i filmik na kanale. Nie zapraszam. Ty, a może... Zobacz. No, dobra, jadź. Damy radę we dwoje, na pewno. Na pewno, to nie ulega wątpliwości. Zapraszam do mnie na film. Jadź, bo mi się Nicholas rozpędził. No, próbuję, ty. Dobra, trochę przyhamuję. Ty masz problem? Nie, powoli to. Jadę. Dobra, ja też, powiem ci, wcisnę. Co? Ma zawsze życiowy problem. No bez kitu, ale to ja nie mogę coś tutaj... O, wspomogę się. Jakbyś poczuł lekkie szarpnięcie do tyłu, to wiesz. Szczerze? Nic się poczułem nawet. A, to dobrze. To się mogę tak to wspomagać. Ja, ja pierdzielę, no daj spokój. Możesz się wziąć z tego. K7 to możemy jechać. Nowy odcinek zaczniesz. Nie, lecimy. Pojadę, zmagania i Holanda zawsze spoko, nie? Zawsze wiesz, ale ty dym z opon idzie, kopie z tyłu, to czarny za mną, nie? Zamiast z góry to z opon z góry też nie. O, ale dobra, tutaj już się odczepię, może pójdzie. Może jak się wiesz, dociążę go ładunkiem to pójdzie, albo trochę paliwa dostanie, więc... Nie. Dobra. I ogólnie, gdzie mamy jechać teraz? Za mną. Dobrze. Już tylko się zatankuję, dobra. 409 litrów zatankowane. Łącznie 580 baku. Ty ile masz? Ja mam mi nawet, 500 mam. To damy radę. Ja ci pożyczę, nawet i spuszkę, 2 litry. Jak ci braknie, wiesz? O nie, teraz robi dobrze kolejny. To nie wiem, trzeba na początku coś nie robi. Nie wiem, teraz idzie ładnie, teraz idzie, chłopie, śmiga, zatankowany. Bez łowiówki mu wlałem, to wiesz. AdBlue jeszcze dolałem. No pewnie AdBlue nie było. Ja, no wiesz. Bez AdBlue to nie ma mocy, nie? Ty, Krystianku, ty masz na AdBlue już? Co? Nicholandy? Jednego. I co? Fajne to jest? Chujowe. No właśnie. No taką twoje zliczył. Taka legenda głosi, że taki typo tam gdzie AdBlue, wlał paliwo. O Boże. No i wykończy pompkę. Proste. Nie wiesz. Ty, ale powiem ci, że moje to szybsze jest. Jak się rozpędzi po tych górkach teraz, to... To wyprzeć. Zobaczymy, jak będziesz jechał. Dobra. Tylko no nie wiem gdzie. To czekaj, zjadę już. Zjadź. A ja, chłopie, zobaczysz, to idzie jak... Ale ogólnie, jeżeli chodzi o kabinę, bo w kabinie można jechać. Nawet to odzorowane, tylko trochę źle kamera umieszczona jest. Ale nawet spoko jest tutaj wnętrze zrobione w tej kabinie. Ty wiesz co, nie, ja nic nie mówiłem. Pewno? Bo zjechałem tobie. A no to poczekaj, bo tu na korzeniu się dowiesiło. Bo za szeroki jestem. Dobra. Moment. Nie, trąb. O Boże. Dobra, idę. Zobacz, jak idzie, skacze. Buja. Zobacz. Cię chuja. Jak ta kamina wygląda, ty. Opie. I... No, kłodę pod nogi mi rzuciłeś, to się nie dziw. Pod przyczepę bardzo. Zaraz tylko ta kłoda pójdzie. Opie. Teraz zobaczysz moc, jak będzie szedł. O, motylek. Jak się trąbi? Nie. Yeah. O! Ja mam słabszy trąbik. Zobacz, jak poszedł, ty. Spalanie 8 litrów. Ja mam 30. Ty, ale to nie miało być żadnej górki. Ja mówiłem, że on pójdzie, ale po prostu. Dobra. U mnie dęba stanęłeś, ty. No bo dęba stanęła.
Ale spokojnie, wyciągarka jeszcze jest. Jeszcze. Ty, daje radę ogólnie, na pewno ja sobie radzi lepiej. Nie musiałeś tego mówić. Ale już wierzyłem, że daje radę. W prawo czy w lewo? Czekaj. I w prawo. Ty, ale nie mówię, że to będzie błoto. No w błocie to ja nie wiem, czy on pójdzie. Chociaż, no zobaczymy właśnie. Test zrobimy. Nie no, idzie, idzie. Tylko trochę kolejny nie różni. Znaczy nie wiem, w sumie różnia z przodu. Nie wiem, może i tak średnio, ale nieważne. Z prawej strony się trzyma się do jeziora. Prawej? No. Okej. O, jak poszedł bokiem mój ty. Spokojnie. Ty już za mną? Ja. Weź poczekaj. Może bo. Wiesz, no. Idzie, idzie. Ja tu nie narzekam, ale. Popchaj mnie, to będzie najlepsze wyjście. Już przejechali ponad kilometr my. Prawej strony mówisz. Ja. A nie mogę tak przez środek? No tak chcę się utopisz. A jak może ja chcę? Umyć sobie. To jedź. Traktur. Nie? Nie mogę? Jak chcesz? Na ziot, ty znowu pewnie nie dojadę do celu, ale dobra. No skręcam już przecież, spokojnie. Patrz. O. Gdzie ty jedziesz? Prawej strony, nie lewej. Kurwa. Faktycznie. O Boże. Tak coś mówię. Lewy, ja chwilę sobie myśli prawa, lewa. Mówię, może bez znaczenia, ale chyba jednak to miało znaczenie. No naokoło by się wtedy jak lewo. Dobra, damy radę. Idziemy. Na pełnej. Zobacz, gonię cię. Ty błotnik urwałem. Ja pierdziele, błotnik urwałem. Potłuku, ja wale, ty pęknął mi. Wszystko z plastikonu robione, to wiesz. Ja. No u ciebie to mosiężne, stalowe i inne. Mamy to waży inną 10 ton. A ja. Sam błotnik to więcej waży niż ten Holand. Ja. No chłopie, już zobaczę tego kierowca, to puszka. Zobaczę. Chłopaki, idź z górki teraz. Już nie widzę, ty widzisz. Czekaj, jak nie będę dachował, to będzie fajnie. Zobacz, ty jak skacze. Jak skacze, ty jak sarenka na łące. Na porannej łące sarenka normalnie, gdy spija poranną rosę ze zboża. Są strawki. Galopem, dawaj, wiśta, wioba. Teraz ja cię popcham. O, dobra, nie, zatrzymałem się. Hopo, to na pełnej. Nicholan to po prostu musi się rozpędzić, ale potem to idzie. Teraz najgorszy załadunek. Czemu? Ja nie mam problemu, a ty będziesz miał problem bardziej. Czemu? Zobacz. Bo ja mam krótszą. Zobacz, jak to zrobię. Zobaczmy jeszcze. Zespałem się podle. Jestem taki fajny. No i co? Czekaj. Nie będę czekał. No i co? Aj, nie działał. Ciekawe, czy mi to działa. Kurna dziot. Mi też nie działa. Spokojnie. Aj, widzisz, no i co? No i kto jest fajny? No. Pod łódką musisz wjechać. Co? Tam gdzie skąd jechaliśmy, to musi wjechać. Czekaj, bo jak to muszę nawrócić jako tako. Weź, stój chwilę. Myślisz, że to nawrócę? No, mam nadzieję. Zaba, tak, a to chłopie z ładunkiem do ciążenia, to ma na co robić. Wiesz? Moment, bo stoję, ale spokojnie, przestawię się i pójdzie tak. No szarpanego. Mam problem. No nie, dobra. A jednak mam problem. Natury życiowej, ty. Zobacz. Na dziot, kręć. Rownicami się nie kręci. Ukręciłem ją. No kurwa. No, co mówiłeś, że co? Że nie byłem problemu? Coś ten, dobrze ten? Słyszałem? Poczekaj trochę.
Zanim ja wyjadę, ty załadujesz się. Przeszkadzać mi tutaj. No słuchaj, jakbym mógł wyjechać, to bym już dawno wyjechał. Ale mam małe problemy z tym. Ale już jestem na dobrej drodze. O! Wpadłem w dziurę. Spokojnie. Teraz wyjadę z dziury. Wjadę do następnego. Wjadę do następnego. O! Wyciągnę się trochę wyciągarką. Opie, zobacz, na pełnej poszedłem. Zobacz, jak idzie. Zobacz, nie stanie tam. Idzie. Opie, to jest nie Holland, to jest maszyna. Zobacz. Dobrze, mu. No, widzisz? Mieli w miejscu z tyłu dwie kłady na przyczepie. Daje radę. Ogólnie, nie jest źle. A nie jak to twoje gówno, co to... Tam radziecki produkt, to nic nie ma siły. Zobacz, to jest niebieska siła, chłopie, z przyczepą się dopiero wygrzebałem. No, zobacz jak idzie, wściekły, szybcy wściekli, nie Holland Drift. Dobrze jest. Dobra, stanę twardym, żeby nie ugrzął, koła się nie dotują przy nim. Dobra, gdzie musimy jechać? Tam skąd przyjechaliśmy. Taki hektar? Tak. Matko boska. To tu w prawo gdzieś pewnie, w prawo? W lewo. I jak w lewo? A nie możemy tu w prawo? W lewo. A nie ma jakiejś innej trasy? No w lewo najlepsze, bo potem asfaltówkę jedzie. To chodź w prawo, bo w lewo to jechaliśmy chyba pamiętnie, nie opię już. Dawaj, będziemy kombinować. Czekaj, jeszcze się nie załadowałem się. O, widzisz, że ja tu załadowany stoję, czekam na siebie, widzisz, dobra. Mówiłem, bierz nie Holanda, ty nie, nie Holanda nie chcę, bo mi stanie po drodze, no i żałuj. Stanie, no. Chyba cytor w locie. O, łapie, zobacz, nie mogę z miejsca ruszyć, no twardy. Dymba mi stanął. Bez skrytu, ty przyczepa go przeważyła i koniec. O, trochę do tyłu, manewruje. No. Kurna, jeszcze kłoda pod koło wpadła, o! Ja tylko załadować nie mogę coś. Serio? Ja. Ale tak wcale? Tak wcale. Patrz, co ty robisz, to przyczepa, to się nie dziwi. O Boże, urwał ją. Jak ty to, co, podjąłeś cały dyszel pewnie. Nie, to całe jeszcze, to ruskie to wytrzyma. Bez kitu, weź się nawróć i prosto podjać. Chciałbym. A najwyżej jak nie, to byś mnie ciągnął. O. Daj mi 2 minuty, jak nie wyjdzie, to będę ciągnął ciebie. Spoczko. To w tym czasie może ktoś zarzucić jakąś anegdotką fajną. Jesteś chętny? Nie? Nie ma. To się napiję w tym czasie. A praca w lesie to bardzo wycieńcza. Szczególnie przy transporcie drzewa. O matko, ty prawie wywaliłeś. Oj tam. Wytrzymałe to by było i tak by wytrzymało. No, o! A ty pumpy mam jak on biegli wrzuca w tym Holandzie. O chłopie, jak to wygląda, ty rynki. A jak idzie, padł. Przepa dęba, ale i haje do tyłu. No to nie stanie, chłopie. To. Dobra, podjaś tu, łotrze przyczepę. Ostatni raz. No dobra. Ja sobie foty pocykam jakieś już z nudu. Okej. Nie, mówię ci, że nie naprostujesz. To jest amelinionowa przyczepa. Lej nie naprostujesz, dobra, jej nie pomalujesz. Jadę. Odczepię ją tu. Tak, i po prostu pojedziemy tu w prawo i będziesz mi torował drogę gdzieś. Okej. Tak będzie najlepiej. O, ja mówię, ja sobie 1000 zdjęć porobię. Załączyłem ręczny i chopie jadę. Ręczny, o, kozak ty. Piłuję, ty przednie koła się kręcą jakby nie chciały, znaczy jakby chciały, a nie mogły. Ale nie jest źle. I idę. Trochę ta maska mnie wkurza, bo światło wybiłem i zgniotłem w ogóle to 3/4 jej. Aż tak widać?
No tak popękana trochę. A to jak tam? Pawa, jak idzie, zobacz. Na pół stopy napędu jest. O kurna, dzieło. Batera napęd załączyłem. Wystrzeli jak rakieta. Jo. Dobra, to ja też. Aczkolwiek nie wiem, czy my tu w prawo przejedziemy jako tako, ale... No, czekaj, drogę zaznaczę. Dobra, ja to też zaznaczoną mam. Jakoś mniej więcej będziemy się kierować. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Póki co oni Holand daje radę, ale... Ale to może być... O, ominiemy górkę i pojedziemy tędy tutaj w lewo, zobacz, jak ja. Tu teraz w lewo? Nie tu. O, zaraz w lewo. Dobra, i pojedziemy dalej asfaltówką. Poczekaj na mnie. No poczekaj, bo jak jadę, to się nie zatrzymam już. Dobra, to ci wyprzedzę zaraz. Aha, poczekaj na mnie. Dobra, ci wyprzedzę zaraz, no spoko. Dobra, jak idzie. Uszkodzenia tylko łapię po drodze. Ty jak... Lecisz tym bardziej niż jedziesz. Dobra. O, trochę w błoto wpadł ty. Ale po webaku już zużył. Ja ci mogę trochę odlać. Ja już stoję. Najwyżej na asfaltówce już może dasz radę i pojedziesz sam. No. Może. Jebane, a tualety się jeszcze włączył. Dobra, dawaj wyciągarkę. Już zaraz, podjadę się trochę. Dobra, easy. Dobra, jadź. Halogeny trzeba złączyć. O, to też światło dobrze zrobione. Na pełnej chopie ciągnij. Ciągnę. nie wiem, czy to tak zabrzmiało jak chciałem, ale... Ale ciągnij mocniej, bo zaraz postaję. Bo trochę w błoto wpadłem, a tu no, widzę, idzie. Omielił. A tam idzie, bo się ciągnę. A no... Nie wyłączę te światło, jakieś te tak? Światła mi wkurzają. Tu w prawo? Czy nie, prosto? Prosto. Dobra. Pojedziemy asfaltówką, żeby wiesz, dojechać. Dobra, wrzuć tą trójkę. O, dobra, spokojnie, ty! Czwórka jest, ty, jedziemy. U mnie trójka. O, dwójka. O, jak mnie szarpnął, ty. Jedynka. Wiesz, mnie szarpnął, ja ten... Wrzuć za urwę cały, ty. Ty wyrwiesz mi cały, ty, hak z przodu. Dawaj. Nie ma stawania. Nicholan musi dojechać do celu. Może nie wiem kawałku, ale... Jadź. O, wyjdziesz? Wyjdę, człowiek. Dobrze jest. Ale ja nawet mogę z biegu wyłączyć. O, czekaj, problemy ma jakieś. Bo przestałem jechać. O, ja na wsteku jadę. Bieli. Ja na wsteku jadę. Dobra, jadzie. Chciałem zobaczyć, czy dasz radę. Dałby, jakby nie jechać normalnie na szortówce. Dałby radę. Oliwo to mi na oczach schodzi. Co? Oliwo mi tak schodzi na oczach, że na człowieku. Nie, u mnie cały czas 7 litrów spalanie. Oszczędne coś te Nicholandy. Ty, no, źle pracowany. Jaki tam spirytu zleje zamiast ropy. Oj, dobra. Pęcherz dociera go. Dociera, no. Chłopie, ale idzie. Jakby tak docierał ciągnik w takim błosie, to naprawdę. 2,5 obroty i niżej nie schodzi. Chłopie, tutaj zaraz ci powiem, tu licznik wiedza jakiś widać. Ale licznika chłopie nie widać, takie obroty idą. Wskazówka 3 razy się przekręciła. No idzie. Jak idą te konie po betonie. No to nie chyba nie ta, nie ta, ten, nie ta. Po błocie to chyba ważne. Zawa. Poczekaj, żeby chciał mapę zobaczyć, ale jedziemy na razie na przełaj. Czekaj. Tak zwanie na Aduma. Na Aduma. Ty, ja nie wiem, gdzie my dojedziemy. A ja już wiem, dobra, jedziemy. Dobra. Zaraz zobaczymy, czy nie Holand na radę. A to bym gdzieś tutaj odbił w prawo zaraz bardziej. Nie, no dobra, asfaltówkę będziemy wracać. Asfaltówko? Jo. Ty sam już polecisz chyba, co? Czy nie? Jak mnie dociągniesz do asfaltówki, to może. Czekaj, sprawdzę mapę. Spok. Maska jeszcze bardziej go zjebana. Oko Maroko. Kaski, nie przekręciłeś się czasem. Poczekaj. Jak patrzył w kawałek, ha? O Boże.
Kasper już zasnął. Dobra, jadźmy. Jadź, bo już koła stygną, a się zawsze kopczą. Teraz będziesz... Musi da radę. Da radę. Mam pomysł, weźmy w ciągu. No, najlepiej. Jak tu się ten... Jeszcze 30 minut. Dobra, jedynkę załączyłem. Pa, będę cię pchał jeszcze. Opa, ty, jak poszedł na dwójce. Ja włączyłem jedynkę, żeby nie stanąć, tylko... Pierdol wstecznie. Mówisz? No dobra. Ty, bo na kamienia się zatrzymałem. O. Nie, bo na wsteku jechałem. No ale pod góry na wsteku. No ale daj radę. Ja. Dawaj. Opok, zobacz jak ty mnie. Przestajesz, nie przestajesz. Gonię cię. No, z tego, że jestem na lince, ale cię gonię. Zobacz. Idzie jak dziki. No nawijam na kłęba trochę liny, żeby to nie było przypału, że nie podjadę, ale... Ale z tyłu przyczepa to chopie i idzie. Nie no, powiem ci, dobre połączenie, bo pewnie tak to bym nie podjechał, jakbym wziął tam na czepę i nie jak to mnie holować. Nigdy. Na pewno bym nie podjechał. Ty to jeszcze być może i podjechał, znaczy nawet na pewno w sumie, ale... Ale ja to... ja nie. Podjechał, do celu nie dojechał, bo paliwo by mi się skoczyło. Gdybym był ruskim czymś, to by się prędzej zagotowało. Tam pierdzielisz, chłopie. Zimno, tajga jest. Gorbowód jest. Co jest? Gorbowód bukiem leci. Pal. Też mam klakson. O. Jak w aucie, ty. Bez jaj. Weźmy tam trójkę zapuść. Czekaj. Zapuść trójkę? To patrz. Tak. Chciałeś to ma. No. A ty tak zrobił filmik ze Spinteresa z dziwnych modów. A nie wiem czy są takie dziwne mody. No, no, są dziwne mody. Tam są takie jakbyś się nazywała, takie ruskie, takie stare na kośnicach. O, ta są? Takie małe. No, takie małe. To bierzemy następnego odcinka. No. Ładna góra. Zaba, goni. No, z górki. Dobra. Dobra, i dojedziesz raczej. Prosto z motorów. Jak poszedł. To jak mulczer. Ty mówiłeś, że krzaki mulczuje, żebyś zobaczył tego Nicholanda. On to kołami. Zobacz, no. Patrz. Czekaj, na chwilę przedzę. A! Jedziesz. A zatrzymam się. Te bliźniaki wypadałoby ściągnąć. Zobacz, pod górkę na czwórce podchodzi. Ty piątkę załączyłem i co? Redukcja do dwójki. To ty na bliźniakach jedziesz? A jak? Żebyś się bardziej topił? No co ty, właśnie mniej. Zobacz. Ej, bo wylecisz ze zakrętu zaraz, ty. Zwolnij. Gdzie tam wylecę, chłopie, ABS-y, ITS-y, trakcje, wszystko mam. GPS-y. No, zobacz, ta. Pan jak zawinę rogala na górce. No, widzę. Zobacz. Już zawinął? No, prawie pod górkę chciałem. Ty! Pierdzieli, jak dzik w sosie. Poczekaj, mam problem, co? Zobacz, jak poszedł, ty po górze. No, ale idzie. Koła, chopie, chopak, to tutaj maszyna. Zobacz, na pewno. Nie ma przystoju, to obroty to nie schodzą, ty jak ty mówisz. Asfaltobusy to może jechać na czwórkę. No. Zobacz. Wolnie, żeby się lepiej przebrać pod tę górkę. Dobra, przyhamuję. O! Panie! Ja bez napędu jadę. Światło mi chyba potłukłeś z tyłu. Tak coś zgrzytło. A nie, mam światło. Maska pewnie się naprostowała, bo wginta była, to jak walnąłeś, to akurat już na wprostkę poszło. Ty, no ale powiem ci, że pod tę górkę na czwórce to nie jada wyczyn. Ja to na piątce leżę. Ty, jak idealnie weszło. Dobra, nie idealnie. Dobra, no nie, no idealnie weszło. Dobra, teraz tyłu będę, bo żebym zmienił. No, bez napędu jadę, bo paliwa mało mam już. Ja też wyłączę wszystko, ale nie, ja włączam lepiej. No. Dla pewności. Tak, żeby tutaj... Ten cały czas asfaltem? No, prosto cały czas.
Muszę coś zobaczyć. By się nie wywal po drodze. Właśnie. Ale prawdę mówiąc, to już nawet nie będziemy tam dojeżdżać, bo tam jechaliśmy już tym asfaltem kiedyś. Nie. Yeah. Tak, a po prostu sobie... Chociaż... Chociaż zaraz zobaczymy ile... Chociaż jak się uwiniemy w 5 minut, to możemy jechać. No to zaraz mniej. To lecimy na pełne. I no zobacz, 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 rozpaliłem halogeny, to ja będę jechał, to wszyscy na wsi będą myśleli, że czołg jadzie. To wiesz, koła albo podwójne. Policja. Albo policja. Niebieskie to tyś, taki kolor pał trochę. Ja. I każdy spierdalamy. Bez... Zobacz, a poś, a trochę pobocza zapal... Oj, oj, oj. Jest dobrze. Pamiętaj, póki jest dobrze, póki jak jadę, to jest dobrze, jak stanę, to już nie wyjadę. Ale poszedł pod bokiem ty. No ty już. Czwórka. Piątka, idzie, gonię cię. Spokojnie, ja już piątkę wrzuciłem. Jobany, jak wystrzelił. Co? Jak wystrzelił na piątce. Zobacz, zobacz, zobacz. Ty, ty kopię. Jak tu idzie fajnie. O, o, o! O! O Boże! Co ten? Co ten tego? Ej, a za tym zakrętem jest cel? No to to było tyle w tym odcinku. Dziękuję wam za oglądanie. Do kolejnego odcinku. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.